Cześć. Dzisiejszy odcinek to odpowiedź na zapytania, które do mnie kierujecie, ale zacznijmy od samego początku. Na kanale Akademii Keyboardu Keyboardway pojawiła się taka seria pierwszych muzycznych coverów, coverów w wersji instrumentalnej. Seria ta zatytułowana jest Keyboardway Cover. Tam wykonuję utwory, nagrywam wersje z obrazem, czyli film, ścieżkę audio. E, Opisuję użyte brzmienia, użyty styl. Zawsze coś tam e, troszkę wam muzycznie podpowiem, nakieruję w komentarzach, staram się odpisywać na bieżąco, ale pojawiają się pytania: Jerzy, co robisz, że e, to wszystko tak fajnie wygląda e, i co robisz, że ten dźwięk jest tak e, głośny? Tutaj kolega Krzysztof e, wysłał wiadomość: e, głośny, czysty, klarowny i po prostu brzmi to. Bardzo okej, okay, bardzo poprawnie, tak, zawsze jest ktoś, kto mu się coś może nie podobać, no to jest normalne, więc to też trzeba uwzględnić. Więc dzisiejszy odcinek będzie mega ciężki dla mnie, mega trudny z racji po pierwsze skomplikowania tego odcinka, a po drugie, że postanowiłem, że nagram go w całości z gimbala, żeby jednocześnie jak najszybciej to dla Was zmontować. I wrzucić, i żeby jak najwięcej Wam pokazać. Więc witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Strużycki Jerzy. Oglądasz kolejny odcinek Akademii Keyboardu Keyboardway. No i w tym odcinku będą do wygrania dwie książki w konkursie, ale o tym może na sam koniec filmu obejrzyj do końca, bo na pewno warto. Zapraszam. A i jeszcze jedno. Jestem praktycznie świeżo po nagraniu odcinka. Właśnie najnowszego coveru. Jestem dzisiaj w studio. W wersji roboczej pokażę Wam, jak wygląda całe pomieszczenie, jaki mam rozkład urządzeń, czego używam. Dowiesz się, jak nagrywać audio, jak nagrywać wideo, czym ja je rejestruję, czym to potem sklejam, jak to publikuję i tak dalej. Na moim przykładzie po prostu opowiem Ci, jak to zrobić dobrze, nie za dużym nakładem finansowym. I w miarę możliwości sprzętowych i technicznych jak najlepiej. No to zaczynajmy. To jest najszerszy kadr, jaki jestem w stanie złapać moim szerokokątnym obiektywem w komórce w tym pokoju. Ten pokój jest bardzo malutki to jest 4 m2. E, przepraszam, 4 metry e, na długość i 2 na szerokość. To jest niecałe nawet 4 metry, niecałe 8 metrów kwadratowych ma ten pokój. I słuchajcie, zależnie jaki cover nagrywam, czy realizuję e, jakąś e, transmisję czy inny film, to czasami ustawienie w pokoju się zmienia, co widzieliście pewnie na wielu odcinkach, ale główna metoda zostaje ta sama. Z reguły po środku stoi instrument, naprzeciwko Twarz oświetla mi lampa typu softbox. Jest to światło miękkie, rozproszone takim specjalnym materiałem. Tam są jarzeniówki odbłyśnik. Zobaczcie sobie na internecie, poczytajcie na ten temat. Lampa softbox to już są wydatki od tak naprawdę 100 zł do 200-300 maksymalnie. Ta akurat jest czterojarzeniówkowa po 85W, bardzo mocna, ale używam jednej jarzeniówki, maksymalnie dwóch, zależnie też jakim sprzętem kręcę czy kamerką, czy telefonem bo tutaj pamiętajcie, że im gorsze urządzenie rejestrujące wideo, tym lepsze oświetlenie potrzebujecie, tak? Więc tu stoi lampa, softbox i oświetla moją buźkę, e, moje klawisze. Tutaj jest lampa pierścieniowa, którą używam e, głównie jako statyw do kamerki, bo tutaj na pierścieniówce stoi druga kamerka, to jest Logitech C920, który kręci moje ręce. Po prostu z góry to jest ten widok, ten widok z góry, chciałem Wam go pokazać, o mniej więcej, mniej więcej tak on sobie tam na filmach wygląda, prawda? Troszkę inaczej oczywiście wykadrowany. E, I ta e, kamerka kręci moje ręce, natomiast e, tu jest lampa pierścieniowa, też światło miękkie, akurat używane do, do wykonywania zdjęć przy makijażu, ale też sprawdza się jako doświetlenie do, do tego Logitecha. A gdy nagrywam filmy z kamerki, to też często robi mi to jako oświetlenie czołowe. I to jest też 200-250 zł do kupienia na internecie. I macie światło, tak naprawdę, na. Amatorskie potrzeby bardzo, bardzo w porządku. Lecąc dalej, jeżeli nagrywam cover instrumentalny, to oczywiście nagrywam go na e, Genosie. Genos jest wpięty, słuchajcie, przewodami dwa razy jack do interfejsu audio, i teraz to jest interfejs audio marki Focusrite Scarlett. Wersja 2 i 2, to jest interfejs pierwszej generacji. Teraz na rynku dostępna jest już trzecia generacja tego interfejsu, zapewniająca e, troszkę tam lepszą jakość, natomiast w e, tą firmę wybrałem z racji takiej, że ma bardzo dobre przetworniki e, analogowo-cyfrowe, e, nie ma szumów własnych, posiada bardzo ważną funkcję, która nazywa się Direct Monitor, która e, pozwala wam jednocześnie grać i bez najmniejszego opóźnia, e, opóźnienia. Słyszycie w słuchawkach, czy też na monitorach studyjnych. Co nagrywacie, bo najgorsze, co można robić podczas nagrania, to mieć opóźnienie względem tego, co gracie, bo po prostu wasza głowa, wasz mózg nie będzie tego dobrze synchronizował będziecie się sami gubić. Podczas nagrywania, zero opóźnień. Oczywiście tam milisekundy latencji, no to jest jak najbardziej normalne i jak najbardziej zrozumiałe. Najważniejsze jest to, że ten sygnał nie przechodzi przez komputer do monitorów, tylko bezpośrednio z interfejsu idzie sobie na. Monitory studyjne. No właśnie, monitory studyjne to coś, co pozwala Wam pracować z dźwiękiem. E, tak naprawdę, po co są te monitory studyjne? No to jest coś, co ma e, w domyśle mieć jak najbardziej wyrównane pasmo i e, pokazywać. Pozwalać słyszeć tą muzykę taką, jak została zaprojektowana, bo jeśli będziecie realizować wasze nagrania e, i myśleć o ich obróbce dalszej na czymś, co już przekoloryzuje brzmienie, czy też podkreśla niskie tony, czy też wysokie, no to wy potem będziecie wprowadzać zmiany niepotrzebne i potem na e, domyślnym systemie nagłosienia u kogoś może brzmieć to bardzo. Źle, więc tutaj też złota rada, po nagraniu e, musicie posłuchać swojego nagrania na wielu, na wielu różnych systemach nagłośnieniowych, na komórce, na telefonie, w samochodzie, wujka, cioci i tak dalej. Okej, okay. stoi tutaj jeszcze mikrofon studyjny, co prawda jego ja teraz nie używałem do tego coveru, ale postawiłem go w tym miejscu, w jakim on sobie normalnie stoi. Tu są panele akustyczne z wełny mineralnej, słuchajcie, moje studio jest tak... Adaptacyjnie, akustycznie troszkę przygotowane, żeby było jak najmniej pogłosu, jak najmniej odbić. Tutaj udało się zniwelować pogłos praktycznie do zera. No jedyne to, to jest problem z basem, ale w takich pomieszczeniach i przy takiej mm, słabej adaptacji akustycznej, bo to nie jest nic profesjonalnego, to tak to sobie wygląda. Natomiast z tonami średnimi, wysokimi nie ma najmniejszych problemów. I teraz tak, kiedy nagrywam cover wokalny, to śpiewam do mikrofonu. Tu jest panel z wełny. Mineralnej. Zapewnia mi to, brak odbić dźwięku od ściany. Nie ma takiego efektu śpiewania pod prysznicem, śpiewania w toalecie. Śpiewam prosto w panel wełny mineralnej. Od razu taka e, darmowa kabinka. Nie trzeba dokupować dodatkowej do e, wokół mikrofonu, bo zapewnia mi to właśnie ten panel wełny mineralnej, który sobie e, tutaj stoi. Więc mniej więcej tak to e, widać. Tam za monitorem czasami stawiamy LED-bara, zależnie jaki efekt chcę uzyskać. LED-bara, tego który stoi tutaj aktualnie. Tutaj widać od razu, jak dzieciaki wyrywają e, takie pianki akustyczne. Jak będziecie mieli dzieci małe, to zobaczcie, że to jest najlepsza zabawa, jako może być dla dzieciaczków, które świeżo chodzą, świeżo raczkują. Yy, ściana jak ściana, nie mieliśmy innego pomysłu i nie dysponowałem lepszym budżetem, więc zrobiłem to, jak zrobiłem. Kiedy będzie yy, czas na ten pokój, to mam już na to rewelacyjny plan, żeby to wyglądało Dużo, dużo lepiej. No i oczywiście będzie Wam potrzebny komputer, albo i nie, bo na moim przykładzie ja to robię na komputerze, ale można to zrobić zupełnie inaczej. A no właśnie, jak to można by było zrobić, to już Wam pokazuję, i przejdziemy sobie do metody pierwszej, czyli nagrywanie prosto na instrument, czyli wbudowany audio recorder. Jeśli chodzi o serię instrumentów, keyboardów najnowszych, ze stajni Yamaha, czyli model SX700, SX900 i Genos, no to e, klikamy sobie Menu, następnie Song Recording. I teraz e, model SX700 posiada tylko funkcję Quick Recording. SX900 i Genos bodajże już multi-recording. Nie wiem czy w 900 to jest, ale zdaje się, że jest. To jest najprostsza opcja, aby nagrać wasz cover bez żadnych. Pośredników sygnału. Co to znaczy, że nagrywacie po prostu waszą piosenkę w tym instrumencie i tutaj dostajecie gotowy plik, czyli jest to bezstratna, tak naprawdę jakość nagrania. Nie ma miksera po drodze, nie ma interfejsu audio, nie ma komputera, czyli wszystkiego, co y, niestety wpływa i zmienia. Wasz sygnał. Tutaj klikamy sobie quick recording. Przy pomocy jednego przycisku rekord możemy zacząć nagrywać naszą e, nasz wykon, może być to wersja instrumentalna, może być to wersja z wokalem, to się wszystko wam tutaj zarejestruje. E, macie tutaj dodatkową opcję, która nazywa się Czekajcie, wyłączymy to bo czas stop nacisnąć nie wiem czemu. O. Audio multi recording i teraz tak, czasami jest tak, że macie bardzo rozbudowany cover, czy chcecie najpierw nagrać ścieżkę e, instrumentalną, a potem wokalną, czy chcecie nagrać do gotowego pliku MIDI czy też MP3, to macie tutaj opcję nagrywania dwuścieżkowego, czyli najpierw nagrywacie jedną warstwę, a potem nagrywacie sobie drugą warstwę. E, Następnie po zapisie generuje się to wszystko do pliku Wave, i taki plik Wave już możecie wrzucić w internet, gdzieś tam poddać go ocenie waszych słuchaczy, powoli już zbierać lajki albo dislajki, Ale, ale, żeby wasze nagranie w instrumencie brzmiało jak należy, to pamiętajcie sobie, abyście ustawili odpowiednio equalizer i odpowiednio kompresor. Ja co prawda moich nastawów raczej nikomu nie pokazuję, trzymam to w słodkiej tajemnicy, ale jeśli chcecie to możemy odbyć takie szkolenie, i wytłumaczę wam co i jak sobie e, zrobić, aby to dobrze ustawić i dobrze brzmiało. Pamiętajcie, nie ma jednego złotego ustawienia, każdy ma inny słuch, każdy ma inne nagłośnienie e, i każdy po prostu ma inny jakiś tam gust czy kunszt muzyczny i każdemu po prostu to brzmi. Inaczej, tutaj nie ma gotowych na to presetów. I teraz tak, dla mnie opcja numer jeden średnio się sprawdza, bo ja lubię temu mojemu nagraniu dodać sobie smaczki, czyli ten blik poddaj delikatnej obróbce, i właśnie tutaj jest ten temat, o który Krzysztof pytał. Zwiększam głośność, rzucam to na komputer, poddaję to efektom, o których zaraz. Powiem też, nie chciałbym Wam 100% tajemnic zdradzać, ale dzisiaj Wam odsłonię te wszystkie tak naprawdę karty, które używam yy, i zobaczycie sobie, jak to wygląda u mnie. Ja rejestruję mój cover instrumentalny podłączając Genosa do interfejsu audio i rejestruję całość na komputerze. Więc przechodzimy teraz do metody numer dwa. Opcja druga, czyli rejestracja dźwięku. Przy pomocy interfejsu audio i programu DAW, czyli Digital Audio Workstation, czyli inaczej takiej cyfrowej stacji roboczej, czyli w uproszczeniu programu do edycji cyfrowej dźwięku. Co będziecie potrzebować? No, oczywiście będziecie potrzebować instrument, jakieś tam umiejętności wykonania piosenki, lepsze czy gorsze. Następnie potrzebujemy cokolwiek. Co posiada interfejs audio, może być to jedno, może być to wolnostojący interfejs audio, tak jak to w moim przypadku jest, jest to Focusrite Scarlett 2 i 2. Mogą być to miksery z interfejsami audio, ale żeby ten interfejs audio w mikserze brzmiał dobrze, no to musi być to mikser też dobrej klasy. Ja jednakże polecam najprostsze interfejsy audio, są to najtańsze urządzenia, a jednocześnie dające bardzo fajną jakość dźwięku. Następnie Potrzebujecie środowisko DAW i słuchajcie, ja używam programu, który nazywa się Ableton 10 Live Lite. Jest to program w wersji darmowej, który był dostarczony również do Focusrite, tutaj w gratisie dostajemy dożywotnią licencję na takie oprogramowanie. I właśnie w tym programie rejestruję moje, e, moje nagrania. Spójrzcie, tutaj jest na przykład, od razu otwieram Ścieżka do wehikułu czasu, który dzisiaj rejestrowałem. I teraz tak, dlaczego nagrywanie przez USB Audio Recorder czy też wbudowany Audio Recorder nie jest dla mnie? Po pierwsze, ja nagrywam to dużo razy. Spójrzcie, ile to jest powtórek. To była jedna powtórka, to druga. Trzecia, czwarta, piąta i tak dalej. Tak? Tych powtórek było może i 50, tu akurat zostały 3 czy tam, tam 5. E, I tam jest to kłopotliwe, zapisz, zatrzymaj. Tutaj podchodzę, albo nawet nie podchodzę, tylko klikam rekord i to się rejestruje. Skończyło się nagrywać, to wycinam tylko e, ten interesujący mnie kawałek, przerzucam go na początek i potem e, pracuję z tym dalej. No właśnie, w jaki sposób pracuję z tym dalej? Jeśli mam ochotę, to zmieniam e, Jakieś korektorem graficznym częstotliwości, podkręcam brzmienie, używam jakiegoś kompresora, limitera maximizera czy innych takich cudów tutaj mam najlepsze dla mnie narzędzie świata wtyczka Ozone 8 tutaj w wersji full legalnej zobaczcie sobie ile taka wtyka kosztuje to jest tak naprawdę dla mnie najlepsze narzędzie narzędzie combo, które pozwala bardzo fajnie obrobić e, dźwięk, pozwala nadać mu dynamiki. E, są też dynamiczne e, EQ, maximizer i to jest to, co Krzysztof pytał. E, to jest działanie podobne do limitera, ucina szczyty, ale zwiększa średnią głośność RMS zależnie jaką czułeś sobie tego wybierzecie. Ja nie będę wam opowiadał o budowach tego programu. Chcę wam tylko to nakreślić, bo to by było tak naprawdę wiele, wiele, wiele godzin i wiele odcinków gadania, a wy takich długich odcinków też oglądać nie chcecie. Ale będą do wygrania właśnie dzisiaj w konkursie dwie książki, dwie książki, które pozwolą wam dowiedzieć się jakie podstawowe i najlepsze narzędzia używać, aby wasz wykon czy wasza produkcja muzyczna brzmiała na jak najlepszym po prostu poziomie ja używam e, zależnie od potrzeb wtyki Ozon 8 e, w różnej konfiguracji tutaj wtyczek wejściowych bo jest to tak naprawdę kombajn który można pomieścić tam do 5-6 wtyczek różnych ale czasami wystarczy tylko ekualizacja czasami wystarczy delikatnie Maximizer który zwiększy mi głośność, utnie mi szczyty e, pamiętajcie żeby podczas grania dochodzić tutaj do tego mm, zera cyfrowego, żeby tego nie przekraczać. Macie tutaj wskaźniki, jak sobie odpalicie e, wasz wykon. Może odpalimy sobie kawałeczek. Spójrzcie, jak to gra. Tu zostawiamy delikatną dynamikę, Ten powinno być troszkę ciszej. A tutaj nie przekraczamy zera. Pod żadnym pozorem. I musicie w dużym skrócie, nie mogę wam naprawdę dzisiaj wszystkiego opisać, bo, bo to już są tematy na, na indywidualne szkolenia, ale w dużym skrócie musicie zrobić tak, żeby wasz wykon brzmiał jak najlepiej, e, jednocześnie jak najgłośniej, ale żeby jego... E, pasmo nie było sprasowane, czyli nie możecie go poddać za dużej kompresji, bo kompresja tak naprawdę rozciągnie te ciche ścieżki na głośne, ale tą górę zetnie na tyle, że ta muzyka będzie płaska i bez dynamiki. Bardzo ważne to zachować dynamikę oryginalnego wykonania, ale jednocześnie w miarę możliwości podciągnąć do góry ten RMS, czyli te, tą średnią głośność waszej ścieżki audio. Jak zobaczycie sobie, jak ja odpalę... to gdzieś gramy tak można by zrobić tutaj, że będę cały czas tłuk przyzerze, tak? Ale to będzie wtedy sprasowane bez dynamiki, nie będzie w ogóle dynamiki werbla i całej reszty. Więc tak naprawdę e, nagrywanie metodą drugą, rejestracja tego w programie DAW pozwala ci mieć ten plik Eee, no, w takiej opcji, żeby go sobie po prostu poprzerabiać. Nawet jest opcja, żeby coś wyciąć, wkleić, edytować, dograć sobie jedną gitarę, drugą, saksofon, możecie robić covery wielościeżkowo, nagrać sobie samą perkusję, potem bębny, potem klawisze, zrobić utwór od zera, skomponować przy użyciu waszego instrumentu, czego nie możecie zrobić na samym instrumencie, bo tam możecie nagrać tylko dwa. Traki w multi-recording, a w quick recording tylko jedną ścieżkę, czyli albo gotowy wykon z wokalem, albo bez wokalu, albo na multi gotowy wykon plus jakiś instrument, albo gotowy wykon z wokalem plus instrument, albo kolejność dowolna. nie więcej jak dwie ścieżki, albo jedna przy quick recording. Tutaj w Ableton Live Lite 8, w Ableton Live Lite macie 8 ścieżek do dyspozycji, więc jesteście w stanie nagrać 8 różnych ścieżek instrumentów. I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest program, z którego ja korzystam, ale są bardzo e, dużo prostsze programy, które zapewniają podobną funkcjonalność. E, ten program na przykład taki prosty, od którego kiedyś zaczynałem, to był program Audacity. E, wielu z Was widziałem go używa. Bardzo fajny, prosty program, pozwala też nagrać, zarejestrować, wyciąć, coś tam dodać, wkleić, dodać ścieżkę, zwiększyć głośność. E, I teraz uwaga. Krzysztof mówi, że normalizuje piosenkę czy też to nagranie, ale Audacity nie zwiększa mu tej głośności, bo Krzysztof, normalizacja według Audacity polega na tym, że zależnie, jaki próg tej normalizacji sobie wybierzesz, jeśli wybierzesz na przykład 3 dB, to on ten najwyższy szczyt tutaj zetnie do 3 dB, ale on zetnie Ci całą piosenkę, czyli całą piosenkę skurczy, żeby najwyższy szczyt, czyli najgłośniejszy, doszedł do minus 3 dB. I w efekcie czego Twoja piosenka zamiast się zgłośniać, to się ścisza, a maksymizer działa na takiej zasadzie, że rozciąga tutaj i delikatnie górę przycina. Zachowuje dynamikę, zwiększa głośność całości no i tak by to sobie wyglądało taka jest różnica, ale są też mówię inne narzędzia, ja używam live'a dziesiątki i nad tym się więcej be, tak myślę, no i ozona ósemki jeśli jako wtyka taka najlepsza, ale są wbudowane też tutaj wtyczki znaczy wbudowane pluginy e, ekwalizacji kompresorów i całej całej reszty tutaj tak naprawdę to już jest grubsza para kaloszy i, i, i mówię w książkach, które możecie wygrać, jest naprawdę dużo wiedzy, z którą możecie się zaznajomić i poznać takie podstawy, podstawy obróbki dźwięku na stacji cyfrowej DAW. No, ok. Eee, przypuszczając, że mamy nagrany dźwięk, teraz do tego przydałoby się nagrać film. Jeśli chodzi o nagrywanie coverów, to polecam nagrywać covery wideo, bo eee, no, samej muzyki już nie każdy chce słuchać. Eee, badania rynkowe po prostu e, donoszą, że największą e, klikalność, największą oglądalność mają po prostu filmy. A jeszcze jak film z dobrym coverem, z dobrym dźwiękiem, w dobrej jakości, e, z uśmiechem na ustach albo z wczuciem, tak jak ja robię, zamykam oczy, to po prostu chce się oglądać. Też unikajcie takiego stania jak kołek przy instrumencie nieruchomo, bo ktoś na to z zewnątrz patrzy i mówi, kurczę, ten gość nie czuje muzyki, on stoi jak kołek i jakby za karę tutaj stał, prawda? A jeśli nagrywasz to, to pamiętaj, że kamera obcina 50% emocji to jest bardzo ważne. 50% emocji obcina twoja kamera, więc musisz się wczuć jeszcze lepiej niż robiłbyś to e, normalnie. E, I tutaj też bardzo, bardzo ważna informacja do Was. Ale jak już mamy nagrane audio, przechodzimy do nagrania wideo. I na moim przykładzie właśnie opowiadam Wam, jak ja to robię: obracam kamerę i działamy. I tutaj znowuż możliwości jest wiele. Najprostszym tematem to jest postawić telefon komórkowy. Nie musi być to telefon najwyższej klasy. Tutaj, smartfony półki średniej, a już te naprawdę high-endowe, kręcą bardzo fajne filmy. Zresztą, ten film jest kręcony też telefonem, akurat Galaxy jest 10. I wiele moich kowarów też zostało nagranych telefonem, ale teraz się wycwaniemy i nagrywam sobie to przy, przy użyciu dwóch kamerek. Mam mniej lepienia w programie i mniej mi to zajmuje czasu. A więc y, propos nagrywania wideo, zanim przejdziemy do, do sprzętu i do programu, bardzo ważna podstawa, o której już mówiłem na samym początku, to jest dobre oświetlenie. A jeśli ma, nie macie oświetlenia, to dobry kadr. Nie ma, ja nie wyobrażam sobie opcji, że wy stoicie. I kręcicie pod światło. Spójrzcie, co się dzieje, jak ja będę kręcił pod światło. No to jest jeszcze dobry telefon, no to jest to w miarę. Ale jakby to było światło słoneczne, i ja bym tam stał, w tym miejscu, to nie byłoby widać mojej twarzy. Tu mi akurat doświetla to lampa pierścieniowa z drugiej strony. Ale jak zrobimy coś takiego. O, widzicie? To teraz mojej ręki nie widać, prawda? Ona ma światło konturowe teraz rzucone, ale nie widać dobrze, wyraźnie mojej twarzy. I wystajecie pod okno, pod balkon. Który świeci światło słoneczne Z drugiej strony ustawiacie telefon I waszej twarzy w ogóle nie widać Waszych rąk nie widać Więc to jest najgorszy kadr jaki możecie zrobić e, Najlepszy kadr jaki możecie zrobić To oczywiście jakaś ściana e, Jednokolorowa e, Najlepiej biała, szara e, jakimś, W jakimś jasnym kolorze Wy ustawiacie sobie instrument pod ścianą e, No ja nie mam akurat takiej ściany jednokolorowej Ale akurat e, No mam mały pokój no i cóż nie mam jak więcej z tego zrobić, więc wymyśliłem sobie po prostu takie, e, takie nagranie i taki no to sposób. Zmienimy obiektyw. O, jesteśmy już na szerokości. Ale ja mam, słuchajcie, ja mam kamerę ustawioną w taki sposób. Pierwszą mam tutaj. I teraz od razu rozwiewając wątpliwości. E, to jest Logitech Brio. O, doświe doświetlimy trochę. Zobaczcie co robi światło, nie? Doświetlimy sobie to miejsce. To jest Logitech Brio. E, kamera za około 1000 zł, która pozwala kręcić w 4K w 30 klatkach. Natomiast ja kowary e, nagrywam w Full HD, czyli 1920x1080 w 30 klatkach. E, dlaczego to? Zaraz powiem. Tutaj jest druga kamera, jest to Logitech C920 i teraz wyłączymy światło. O, podświecimy sobie drugim światłem. O kurcze, ale... Dobra. Logitech, jesteś tutaj? Jesteś. To jest Logitech 1920 kamerka za około 300 zł. Pierwsza kamera, którą zaczynałem robić transmisję na żywo już bodajże w 2016 roku. Jako jeden z pierwszych w ogóle ludzików na Facebooku, który transmitował na żywo granie na klawiszach. I od tej kamerki zaczynałem i to jest takie słuchajcie, naprawdę rozsądne minimum żeby nagrywać sobie e, covery. No ta kamera potrzebuje całkiem dobrego oświetlenia, Brio już wybacza więcej, ma lepszą czułość matrycy, e, ma też lepszy kontrast kolorów, dlatego Brio służy mi jako kamera główna i rejestruje szerokokątny obraz tutaj, a C920 rejestruje moje dłonie. E, I tak by to sobie wyglądało. I teraz tak, nie nagrywam osobno obrazu z tego, potem z tego i... Wklejam gdzieś to w program, bo ten etap już za mną. Kiedyś nagrywałem osobno dźwięk, osobno wideo, starając się grać jeszcze raz. Teraz, kiedy są technologie, kiedy są programy, jednocześnie rejestruję mój dźwięk w programie DAW. A w programie chociażby do przechwytywania obrazu nazywa się OBS Studio. Macie od razu widać ten kadr. I mamy drugą kamerę, to C920, która rejestruje mi obraz z rąk. Ja już tego nawet nie kleję, nie kleję w programie, tylko po prostu nagrywam to tak, jak to sobie sceny poustawiałem. Klikam, rozpocznij nagrywanie i wyciągam od razu, gotowy. Plik. Nie muszę tych kamer osobno sklejać, ustawiać. Robi to ze mnie program, a ja mam więcej czasu, aby po prostu dla Was to nagrywać. Nawet tam nie widać, spójrzcie teraz. No wszakże patrzy na mnie Logitech, więc jak nagrywam sobie mój cover, to tak to wygląda. Tak wygląda moje studio. Mogliście sobie od razu zobaczyć, bo wielu ludzi wchodzi do pokoju. Kurczę, na filmach wyglądało to większe. No to jest wszystko tak naprawdę tylko kwestia ustawienia kadru. Jeśli śpiewam. I nagrywam cover z wokalem, to pierwszą kwestią to jest nagranie dźwięku i wideo do tego, zapisanie tego i tak dalej. Potem przenosimy kamerki bliżej, nagrywamy, nagrywamy e, w wokale, wpinamy mikrofon w interfejs audio, to jest mikrofon pojemnościowy oczywiście. E, narejestruję do tego co już sobie nagrałem, do tej ścieżki instrumentalnej wokal, potem całość sklejam w programie, obrabiam, szlifuję i tak dalej. Natomiast no, aktualnie nie mam za bardzo czasu nagrywać coverów z wokalem, postanowiłem, że jako Akademia Keyboardu będę nagrywał tam teraz linię coverów instrumentalnych. No chciałbym, żeby trochę się tego pojawiło, wszakże, że jest teraz trochę wolnego czasu. Ok, ale wykluczając o topy bo nam się długi odcinek robi. W tym programie rejestruje mój obraz. Ten program od razu przechwytuje sobie dźwięk z interfejsu audio i potem jest mi bardzo łatwo skleić obraz z dźwiękiem. Zarejestrowanym w dawie, bo po prostu rzucam sobie dwa pliki, ale to zaraz wam pokażę. To jest program OBS Studio. O tym programie będzie troszkę więcej przy okazji odcinka o robieniu transmisji na żywo. Taki odcinek też dla Was zrobię. Dajcie mi tylko czasu i pojawi się od A do Z. Kurs transmisji na żywo. Totalnie za free dla Was. Ableton Live Lite zamykamy. I program, którym. Obrabiam, sklejam wideo. Da Vinci Resolve w wersji 16. Program darmowy. Eee, mamy tu jakieś projekty, bodajże to był dzisiejszy. Tu mam wehikuł czasu, tak naprawdę, zrobiony pod tym. Teraz sobie zobaczymy. Tak. O, nawet widzę, że loga transmisja wspiera nie usunę. No, no, nieważne zostało w obs -ie. I to jest program, w którym sklejam e, ścieżkę wideo ze ścieżką audio. Tutaj mamy ścieżkę wehikuł 2 zarejestrowaną w programie Ableton. Tutaj jest e, ten plik, który rejestruje mi e, moja kamerka. Teraz sobie zobaczymy tylko jedną rzecz, albo jestem na Deliverze, Na Edicie muszę wejść. Są teksty i opisy, i spójrzcie też to, to, o czym Wam mówiłem. Program rejestruje mi dźwięk i obraz. Powiększam sobie ścieżki i kleję to tak, żeby po prostu całość się schodziła. Wtedy mam pewność, że granie pokrywa się yy, po prostu dźwięk, pokrywa się z wideo, no bo to też musi być wszystko dobrze sklejone. Potem w tym programie sobie można pokolorować obraz, e, dopisać teksty, te, które macie tutaj. To jest wszystko napisane, napisane tak naprawdę e, w programie. To wymaga wszystko pracy, jakieś tam o, blues harmonika i tak dalej. Tu jest ta gitara, vintage blues, którą się ukręciłem. E, no to wymaga wszystko pracy, pracy, pracy i pracy. E, dochodziłem do tego znowu, że. Mm... No nie wiem, no latami, miesiącami też nikt mi nie mówił, nie było takiego Jerzego, który dzisiaj wam opowiada i pokazuje w ogóle z kamerami jak to się wszystko robi. No nikt mi za bardzo nie pomagał, musiałem do wszystkiego dochodzić sam, do wszystkiego. O, home recording dla każdego, jedna z dwóch pozycji, która będzie dzisiaj do wygrania, o tym za chwilkę i home recording level up dzięki wiedzy, którą nabywałem, którą czytałem, do dzisiaj się zresztą w szkole uczę i kształcę, e, no powoli wygląda to wszystko, wszystko coraz lepiej, a z racji takiej, że naprawdę e, dla wielu z Was jest to już poziom wysoki, no dla mnie jeszcze trochę żaden, e, to postanowiłem, że nagram ten odcinek, tym bardziej, no, mówię, tam e, pojawiły się pytania, co i jak robisz, no myślę, że tym filmem trochę Wam na te m, pytania e, opowiedziałem, następnie przechodząc jeszcze do tych konkretów, bo miało być o wrzucaniu. To jest okienko Deliver. Tutaj sobie renderujemy film, co to znaczy, czyli nasz procesor karta graficzna przetwarza cały film, te wszystkie efekty skleja. Tutaj mamy 1920x1080 30 klatek na sekundę w jakości high. Taki plik po nagraniu zajmuje jakieś, tu macie wehikuł czasu 606 MB, czyli no tak, całkiem dużo, jak na 3 minutowy. 4-minutowy odcinek, ale jak damy tam jakość best, a nie, nie hajno, to zrobi się z tego z 300 MB. Następnie oczywiście no, wchodzimy na YouTube, klikamy sobie tam dodaj film. Ale to już chyba pewnie umiecie zrobić. Do tego polecam zrobić sobie dobrą miniaturkę, czytelną miniaturkę. Rozdzielczość miniaturki to jest 1280x720 bodajże. Miniaturkę robię w Photoshopie. Może być to oczywiście dowolny inny nie dam program znowu do obróbki teraz obrazu. O, mamy cover 1PSD. To też jest coś, co trzeba zrobić. Narysować to zdjęcie, jest przechwycone z filmu. Trzeba print screena zrobić, tutaj dodać kolory. No jest trochę z wszystkim roboty, jak widzicie, zanim taki cover wrzucicie na... Kanał. Czasami zajmuje to tak naprawdę cały dzień, a znam ludzi i tutaj pozdrowienia też dla Piotra, na przykład Zilberta, który cover nagrywa na syntezatorze wielościeżkowo i robi to 2,5-3 dni. Jeśli chodzi o moje nagrania coverów, jak ja to robię, jak wygląda moje studio, to tak naprawdę tyle mogę wam pokazać. Reszta to są tematy, które opracuję z wami na szkoleniach dogłębnie. Nakreślę każdą e, informację, każdą wiadomość. Ogólny zarys już macie. Na sam koniec małe podsumowanie. Nie musicie mieć nie wiadomo jak dużo sprzętu. Najważniejsze jest wasze merytoryczne e, i muzyczne przygotowanie, bo e, pamiętajcie, że ludzie chętnie klikają łapki w dół. Nie piszą do tego, do tego komentarzy. Nie mają odwagi, żeby coś napisać, żeby napisać, co im się nie podoba. Mają tylko odwagę kliknąć głupiego dislike. A. Wy się od razu demotywujecie. Unikajcie tego w taki sposób, żeby te wasze covery były nagrane w jak najlepszej jakości. Jak najlepszej jakości obrazu, jak najlepszej jakości dźwięku. Unikajcie rozwalonych włosów, tak jak mam na przykład na głowie. Zadbajcie o wszystko, żebyście nie byli zarośnięci. Jak Mikołaj, żebyście. Ja. Słuchajcie, ja nagrywam cover gdy się ogolić, e, gdzieś tam żelne włosy, e, przebiorę e, się w jakąś fajną koszulkę, spodnie zmienię. Nawet sobie w pokoju odkurzam. E, czasami jak nagrywam biurko, może nie dzisiaj, to sobie sprzątam na tym biurku. Żeby naprawdę e, ta nasza wstrętna mentalność miała jak najmniej tych granatów, granatów zaczepnych do pociśnięcia wam jakiegoś głupiego komentarza, bo... Kurczę, demotywująca sprawa, nie? Więc najważniejsze jest wasze merytoryczne przygotowanie, żebyście się do tego e, i instrumentalnie, i muzycznie, i psychicznie też przygotowali. Druga kwestia to wasz wizerunek, czyli ubiór. E, ten ruch przy instrumencie, ten flow. To czucie muzyki, o którym wam mówiłem, no nie wyobrażam sobie, że wy stoicie jak kołek bezru bezruchomo i, i nagrywacie, bo tego się nie chce oglądać. Po prostu ktoś ogląda pierwsze 10-15 sekund, mówi, że nula. E I się rozłącza, czy tam wy wyłącza, tak? Tak samo jak nagrywacie to mikrofalówką, suszarką, e kalkulatorem. E Wiecie o co chodzi, prawda? Tyle tych filmów było, mamy taką technologię, mamy tak dostępne narzędzia, że zamiast rolkować Facebooka, zamiast rolkować Instagrama, można poczytać, porozwijać się, po, e, zasięgnąć wiedzy, kogoś podpytać, napisać do mnie, co zrobić, jak zrobić, użyć waszego telefonu, waszych codziennych narzędzi, które używacie tak naprawdę, tylko użyć ich świadomie, żeby nagrać ten cover jak najlepiej. Trzecia kwestia kadr. I tutaj nie musicie mieć super oświetlenia, ale bardzo je polecam, ale dobry kadr. Broń Boże pod światło słoneczne. Broń Boże pod jakieś e, prosto pod światło e, z jarzeniówki. Zobaczcie, jak wygląda moja twarz teraz. A zobaczcie, jak wygląda moja twarz teraz. To jest, to jest w ogóle inny materiał. Spójrzcie, prawda? Od razu inaczej się dogląda. Jest czysta, fajna skóra. Nie jest, nic nie jest tam prześwietlone i tak dalej, tak? E, to jest kwestia dobrego kadru i umiejętności go złapania. Pamiętajcie, że im lepsze urządzenie, czy też kamera, czy też aparat, czy też lustrzanka, bo ja, ja, ja rejestruję kamerką, ale do niedawna nagrywałem e, Canonem D700 lustrzanką. Potem go sprzedałem, powiedziałem, że kupię e, Samsunga z dziesiątkę. E, kupiłem telefon, rejestruję też telefonem te covery. Teraz ten film nagrywam z przedniej kamerki w telefonie. E, no i po prostu jak najlepsze Ustawienie całego sprzętu da Wam jak najlepszy efekt końcowy. Kolejna kwestia: jak już ustawicie kadr, ustawicie oświetlenie, to rejestrujecie audio, czyli Waszą ścieżkę dźwiękową, i rejestrujecie to dopóty, dopóki stwierdzicie, że nie jesteście w stanie zagrać tego lepiej. I co? Ty wciskasz łapkę w dół, nie piszesz komentarza, co Ci się nie podoba, a my to nagrywamy. Raz, drugi, trzeci, 123. 153, znasz to pewnie, nie? Z autopsji. Ja sam nagrywam po 30 razy czasami cover. Po 50 zdarzało się, żeby ten gość po drugiej stronie ekranu miał jak najmniej łapek zaczepnych do, do kliknięcia tego dislike, tak? No bo wiadomo, ja na przykład nie jestem w stanie zagrać dwa razy tego samego. Mam taki styl gry. Jedni to kochają, drudzy nienawidzą. To jest normalne. Eee... Ale sztuką jest zagrać coś tak naprawdę bezbłędnie od razu. Czasami się zdarza taki cover, że zrobisz pierwsze podejście, max, drugie, trzecie i już jest nagrane. Ale są takie utwory, że trzeba to nagrać bardzo dużo razy, żeby to miało po prostu ręce i nogi. Kolejna kwestia, jak nagracie wasze audio, zarejestrujecie obraz jedną kamerką dwiema, czy pięcioma, czy telefonem komórkowym, wrzucacie to w program do. Sklejania wideo, czy też najpierw troszkę obrabiacie sobie ten dźwięk, jeśli macie taką ochotę i czujecie taką potrzebę, bo nie jest to w ogóle warunek konieczny, nie musicie tego wiedzieć, nie musicie tego znać. Sklejacie sobie wideo z dźwiękiem, są darmowe narzędzia na rynku, tak naprawdę. No i tutaj, znowuż, im lepszy program, im więcej umiejętności, im lepszy komputer, tym praca będzie przyjemniejsza, ale zawsze jest coś, co was będzie ograniczało. No w tym wypadku, na przykład, ja doszedłem do takiego etapu, że ogranicza mnie tylko umiejętność, a sprzętowo jest raczej do przodu. Natomiast najgorsze, co może być, to znaczy to jest najgorsze. To jest bardzo fajna ścieżka, kiedy ograniczacie dany element, kupujesz ten element lepszy, potem ograniczacie coś innego i tak dochodzisz, dochodzisz stopniowo na samą górę, a nie od razu kupujesz. Sprzętu kupa, wiadomo, e, talentu dupa, tak. No w tym przypadku to u mnie, można tak powiedzieć, bo sprzętu kupa, chociaż też nie wiadomo, jak, jakiego tutaj drogiego, a e, talentu kupa. E, no mnie po prostu ogranicza już umiejętność grania, umiejętność, nie wiem, mówienia do was, e, klejenia filmów, ale sprzęt mnie praktycznie już nie ogranicza. E, no i tak naprawdę tyle. Potem dodajcie jakąś ciekawą grafikę, miniaturkę. Publikujecie to w mediach społecznościowych, publikujecie to na YouTube, na Facebooku, na Instagramie. Organizujecie do tego jakieś hasztagi. No, całą, można powiedzieć, cały marketing wokół tych waszych filmów można robić. A potem nawet znam takich, którzy na tym zarabiają, za co im bardzo dziękuję, że pokazali ten, ten sposób, opowiedzieli trochę. No, miałem okazję. E, miałem okazję, no chciałem mieć okazję pojechać do pewnego człowieka, zrobić z nim wywiad, no ale niestety e, kwarantanny nam trochę pokrzyżowały plany, ale co się odwlecze, to nie ucieczę. E, kolejne podsumowanie już widzę, film się mocno przedłuża, ale no naprawdę chciałem, żeby to wideo było mocno... Edukacyjne miało dużą merytoryczną wartość dla was, przekazało wam jak najwięcej rzeczy i ciekawych, ciekawych informacji. Na sam koniec przechodzimy do konkursu. W tym odcinku do zgarnięcia dwie książki, takie kompetendium wiedzy domowego recordingu. Pierwsza książka to home recording dla każdego i część druga, home recording level up. To są książki, które kosztowały. 55 zł jedna, i 6 dyszek, druga, książki, które. No jestem ich pierwszym właścicielem. Ja już je przeczytałem, nic więcej z nich nie wyciągnę, ale naprawdę sporo fajnej, ciekawej, merytorycznej wiedzy można się z tego dowiedzieć. Co należy zrobić, aby wygrać te nagrody? To bardzo, bardzo proste. Punkt pierwszy. Subskrybujesz kanał Akademii Keyboardu, Keyboardway na YouTubie i kanał zespołu muzycznego Oasis i Oasis Events na YouTube. Punkt drugi na Facebooku jesteś fanem Akademii Keyboardu Keyboardway. I teraz najważniejszy punkt trzeci. No to tutaj musisz mieć Facebooka, żeby wziąć udział w tym konkursie. Udostępniasz ten film na swojej tablicy z hasztagiem Keyboardway. Ja po tym hasztagu będę w stanie znaleźć ten post i piszesz w kilku zdaniach czego nauczyłeś się ode mnie za co cenisz moje filmy czy też nie wiem moją osobę czy też kanał Akademii keyboardu facebooka czy może używasz naszych pokrowców przeciwkurzowych czy kupiłeś ściereczkę płyn cokolwiek twoja opinia o mojej pracy dla was o filmach o mojej osobie o wszystkim po prostu co chcielibyście opisać im bogatsza im głębsza im lepsza no to ja wybiorę jedną osobę i tej osobie wyślę bezpłatnie dwie książki tutaj o wartości prawie że 120 zł plus wysyłka no to będzie ze 140 zł idzie w świat do was wy dzięki tą będziecie mieli fajną książkę żeby poznać metody nagrywania fajne domowych coverów czyli home recording dla każdego. Jeśli chodzi o ten film to tak naprawdę tyle. Pokazałem Wam, ile mogłem. Jeśli będziecie mieli więcej pytań, to oczywiście zapraszam na indywidualne kursy, indywidualne szkolenia. A wy dajcie znać, w jaki sposób nagrywacie swoje covery, jakiego sprzętu używacie. Napiszcie to w komentarzu pod filmem. Na pewno innym użytkownikom też się przyda. No i oczywiście pamiętajcie o konkursie. Piąteczka.